Tematem naszej konferencji jest to, że PiS kłamie. To akurat żadna nowość, bo to zbyt często się zdarza. Gdyby powiedział prawdę, to można by było się zdziwić. No ale dlaczego? Chodzi naturalnie o obietnicę bezpłatnych autostrad. Rząd, który dotychczas w ostatnich latach walczy z motoryzacją, który zobowiązał się w kamieniach milowych nowe podatki na samochody spalinowe wprowadzić, naraz w ramach obietnic przedwyborczych powiedział, że będą darmowe autostrady, że Polacy nie będą musieli płacić za autostrady. Wszyscy zdziwieni, ale co się okazuje? Naturalnie nie chodzi o wszystkie autostrady. Chodzi o te państwowe, te 260 km. Pozostałe 1400 naturalnie będzie dalej trzeba będzie płacić. Ja akurat jestem z Zielonej Góry, ostatnio jechałem autostradą A2, no i na tej płatnej, niepaństwowej zapłaciłem 88 zł, ta płatna państwowa to 9,90. Więc w dalszym ciągu te autostrady będą ogromnie, trzeba będzie ogromne pieniądze za nie zapłacić, a to co PiS obiecuje to jest tylko propaganda. Tym bardziej, że w ramach kamieni milowych zobowiązali się, że nie tylko autostrady, ale też drogi ekspresowe będą płatne. Więc już teraz wiedzą, że okłamują wyborców, ponieważ oni sami zgodzili się na to, że wszystkie drogi w Polsce będą tak naprawdę płatne. Także widzą Państwo, jak to jest z tą perfidią PiS-u. Ciężko powiedzieć kiedykolwiek, że mówią prawdę, ponieważ nawet w obietnicach wyborczych, które obiecują, to jest tylko na chwilę. Inne obietnice wyborcze rozwalają system jak 800+, ale ta obietnica wyborcza jest na bardzo krótki okres czasu i zaraz się okaże, że wszystkie drogi będą znowu płatne, a te, które są poza tym systemem państwowym, te 1400, i tak cały czas będą płatne.